Mam nadzieję, że nie spadnę i że drabina się nie podda. Ja też wejdę, może spadniemy razem. Będzie śmiesznie. Mówisz? I siup. I poszło. Witajcie w nowym odcinku. Zobaczcie, kto jest dzisiaj ze mną. Bartek z kanału Bartas. Siema wszystkim, Bartas się kłania. Pozdrawiam kanał wszystkich widzów u Kamila oczywiście na kanale, jak i widzów z mojego kanału. Witam. Super. Bartek przyjechał mnie odwiedzić, także dzisiaj nagramy coś razem. Będziemy sobie coś w przyczepie działać. Dokładnie. My, jak wiecie, pakujemy się na podróż, także Bartek, no, ja go nie będę wykorzystywał, ale ja musimy ja mieć... Ja chcę być wykorzystany. Tak jest. Żeby nie było tak nudno na odcinkach, to coś będziemy robić po prostu to. Związane z tą podróżą. Ja z tego miejsca chciałem pozdrowić znajomych Bartka, w szczególności Eryka, który miał 7 urodziny. Także Eryk, wszystkiego najlepszego z okazji 7 urodzin. No i pozdrawiamy cię serdecznie. Pozdrawiam też twoją siostrę Nadię i Alanka i rodziców Lucynę i Adriana. Tak, także tak pozdrawiamy was serdecznie. A my co? Coś będziemy robić będziemy dzisiaj, działać, tak. No, będziemy coś działać przy naczepie, przy przyczepie, widzisz. Ta moja terminologia, nie? No, ciężarowa. Słuchajcie, oczywiście u mnie na kanale będzie wjazd na chatę Kamila, ale to u ciebie oczywiście widzowie znają przyczepę, a u mnie oczywiście na moim kanale moi widzowie również będą mieli przedstawione, jak tam się pięknie prezentuje. No, jak się uda, to tutaj kartę podepnę albo w tym rogu, także będziecie ten wjazd Bartasa na przyczepę widzieć. Chodźcie, zaczynamy, coś robimy. No i słuchajcie, ta przyczepa jest tutaj, ale żeby nam się łatwiej pakowało, musimy z Bartkiem przejechać nią tutaj. No i będziemy mieli taki łatwy dostęp z domu do przyczepy. Także jeszcze nie wiemy, czy ona się zmieści tutaj na tym zakręcie, ale będziemy próbować. Dokładnie. Oczywiście o ile się nam uda nią przejechać, bo słuchajcie, ja wam powiem jedno. Oglądając filmy u Kamila na kanale, powiem wam, ta przyczepa nie wygląda na swój rozmiar. Dopiero tutaj, jak się z rzeczywistości koło tej przyczepy, dopiero widać, jakie to jest, kurczę, naprawdę wielkie, nie? Na filmie, powiem wam szczerze, naprawdę film nie oddaje, nie? Tego prawdziwego rozmiaru tej przyczepy. Dobra, to ja włączam mover, włączam pilota i jedziemy. Tak jest, i będziemy jechać. Trzymajcie kciuki. Ale przód jest za lekki, zobacz. Co? Przód jest za lekki, idzie. No. Ale jaja. Dobra, ja będę trzymał, a ty sobie steruj. Ustawiliśmy przyczepę, podpory są już wysunięte. Teraz mamy drabinkę, będziemy robić test szczelności klimatyzacji. Dokładnie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu, się okaże. Najpierw chluśniemy wiadrem, a później jeszcze wężem porobię i ciśnienie i tak dalej. Zobaczymy. Kamil będzie lustrował w środku. Czy nie kapie? Czy nie kapie? No. Dobra, Bartek. Kamil, kurde, idę. Jedzie Bartek z wiadrami. A, rejestrowane wszystko, kurczę, nie ma to tamto. No. Dobra, kochani, także wniesiemy do góry. Mam nadzieję, że nie spadnę i że drabina się nie podda. Ja też wejdę, może spadniemy razem. Będzie śmiesznie. Mówisz? Dobra. Słuchajcie. Tutaj daliśmy miskę. Żeby jej już nie wnosić, to tutaj ją napełnimy. Włącz, wniosę tutaj. A potem przechylimy. Dokładnie. Także co to? Zrobimy test na włączonej klimatyzacji. Jak widzicie, chodzi. Dokładnie. Okej. Ja pomogę ci. Dobra. Drugie wiadro. I przyniosę wąż. Nalewamy do miski. Dobra, ja będę trzymał. Dobra. A Bartek odkręci. Dobra, jedziemy. Nalewamy! Bartek mówi, że mam bardzo dobre ciśnienie w kranie. Także, kochani, stoimy we dwoje na niepewnym gruncie, żebyśmy nie spadli. Także co, Kamil, chlustamy? Chlustamy. Chluściem bułsiem, jak to się mówi, nie? Uwaga! Pierwsze mamy wylane. Teraz mam propozycję, może nie tak, żeby się do silnika wylało, nie? Bo tam obawiałbym się, że tam może woda dojść. Tą kratkę do prądu. Najlepiej by było na górę, nie? Na górę? Z góry tak chlusta jest na to, nie? Też. Albo pod spód. Pod spód, tylko tak nie tak z tamtej mocno. Strony, nie? No. Dobra, to zrobimy tak. Ja tu się. Widzicie, 3 wiadra wylejemy. Dobra, uwaga! No. Dobra. Poszło wiadro. Dobra. Ładnie się woda przelewa. Potem możemy z tamtej strony jeszcze wlać jedno, nie? A no nie właśnie. Nie wiem, czy tam woda doszła. Ale zobaczymy. Aha.
I teraz co? Z drugim wiadrem przejdziemy na drugą stronę? Ja tam wejdę, nie? Albo tak, właśnie. Dobra. O, teraz patrzymy. Tylko ten dach jest taki cienki, że mam nadzieję, że się no, ciebie udźwignie, słuchaj. Dobra. Gorzej jak ja bym tu wszedł. Wylewa, może? No. Z tej strony. I siup. I poszło. No co, idziemy to na to myślę dół, tak, można sprawdzić, a później jeszcze zobaczymy wężem, nie? Dobra, dobra, to idziemy do szczepy, tak? Nie? Dobra, dobra. Może zejść. Okej. Dobra, wchodzimy i sprawdzamy. Prysznic, słuchajcie. Liczymy na prysznic, no, ale... Zobaczymy. Spójrzmy. I co, widać coś czy nie? Klimatyzacja chodzi, także zwarcia nie zrobiliśmy. Jak widzicie, takie mocne wiadro wylaliśmy na to. Trzy. Trzy nawet. Niski poszły. No. No i chyba nie przecieka, także jest chyba dobrze. Co myślisz, Bartek? Powiem wam, myślałem, że my się tu kurczę schłodzimy trochę jeszcze wodą, ale nic nie przecieka. Dobra, jest także super. Test chyba zaliczony. Jeszcze zrobimy test z wężem. Tak, ale no już wstępnie myślę, że będzie dobrze. Potem jeszcze na podróży będziemy sprawdzać, czy cieknie. Przy deszczu jakimś intensywnym przez 4 godziny na przykład. Ale jest elegancko. No. Na te trzy mocne wody, co poleciało, nic tu nie cieknie, także jest okej. Okay. Mamy węża. No, idziemy. Jeszcze chwilę. Ej! Jeszcze chwilę! Dorotka zlała męża. Mówiłem jeszcze chwilę, a nie już! Dobra, już! Dzięki! Przynajmniej chłodniej, nie? Trochę. Dobra, polewamy, słuchajcie, klimę. Ja też już polany, żeby nie było. Okej. Okay. No tutaj to nie ma co praktycznie polewać, ale tam będzie ściekać sobie po ściankach, to... Mi się wydaje, że taka ulewa by się przydała. No. Może jeszcze przed wyjazdem. Ja się właśnie zastanawiam, wiesz, podczas jazdy, nie? No. Jak to będzie się spisywać. A, że, jak że będzie lało, wiatr. Jak będziesz jechał, tak. I z wiatrem. Dobra, i patrzymy. Kamil mi powierzył sprzęt, słuchajcie. Jest ok! Nigdzie nam nie przecieka. Także baja. Test szczelności wykonany. No to tak, robimy test z tych zbiorników. No i jak wiecie, kupiłem taki 20-litrowy, 15-litrowy i 10-litrowy. No i napełniliśmy z Bartkiem do pełna i powiem wam, że jak tego chwytamy, to już jest co dźwigać, no, nie? Także wiadomo, 20 takim, prawie kilo. No, 100 metrów iść gdzieś tam na, tak. Na stacji benzynowej. Ten już w miarę fajny, taki, ale też ciężki. Ale ten 10-kilowy to już pióreczko, nie? Także... Ale tak jak mówiłeś u siebie na materiale, nie? No. Na stacji to jeszcze tam wózkiem sobie przejedziesz, no. A nie? A na kempingu. A gorzej na kempingu, tak. Nalewa, no nie? I do nalewania też przejedziesz zawsze praktycznie tam dziesiątki, piętnastki sobie targnąć niż dwudziestkę. No. To co, idziemy na drugą stronę? Idziemy. Dobra, ja biorę ten najmniejszy. Kurczak wszedł Szymusiowi pod przyczepę, ale zaraz to wyjdzie. Mamy tu. Dobra, no i tutaj nalewamy. Aha. Ja już powiem wam, że Szymusiowi coś tutaj nalewałem tym, więc żeby ta konewka działała, to trzeba tutaj odkręcić. Ale druga rzecz to tutaj poluzować, żeby powietrze wchodziło. Mimo, że tutaj jest ten kanalik od powietrza, to i tak tutaj warto poluzować, żeby odpowietrzyć. Słuchajcie, przetestowaliśmy. Będzie to na kanale Bartka, bo nie chcę powtarzać się z materiałem, także te baniaki zobaczycie na jego filmie. Użyliśmy takiej przejściówki, takiego lejka, żeby tym baniakiem po prostu nalewać, bo tutaj nie jest giętkie i to troszeczkę przeszkadza, trzeba przechylać na bok. Później wam pokażę jeszcze na podróży, jak to się spisuje, ale już widzę, że ta koneweczka troszeczkę jest taka słabsza. Chociaż najlepiej się nalewa, bo jest lekka, 10 kg, ale ogólnie ten zbiornik wypadł najlepiej, 15-litrowy. A my idziemy na obiad. Jesteśmy już po obiedzie. Smakowało, Bartek? Pycha, pysznotki. No, Kasia zrobiła. Tak jest. No, a chcieliśmy wam powiedzieć, że Bartek musi już jechać z żonką. Mają 4 godziny drogi. Dokładnie. Dorotka idzie do pracy jutro na 6 rano. Na 6 rano, także muszą się zwijać. Także tak. No. Nie wiadomo, jak to tam z tym natężeniem będzie na autostradzie. No. Autostradą, tylko tam już na tą jedną pasmową, jak zjedziemy, to wiadomo, nie? No, a nie można wariować, nie? No. Trzeba delikatnie. Poza tym dzisiaj jest rocznica taty śmierci, także muszę jeszcze jechać na cmentarz, tak, zapalić znicza, tak? No, dobra, to my się żegnamy, ja jeszcze coś dogram do tego vloga, tak, a fajne odcinki wyjdą na kanale Bartka, także tam sobie zerknijcie. No i co?
Kamil. Dzięki, dziękuję ślicznie. No. Dziękuję. Wam i do zobaczenia. No, na razie. A ja do was zaraz wracam. Serdeczne podziękowania ode mnie do Dorotki, dla ciebie, Kamilek, i dla Kasi za śliczny prezent, słuchajcie, ślubny, jaki dostaliśmy. Zobaczcie, jaki piękny ogródek. Tak. Tak. No, i z strzykaweczką będziemy podlewać. Do ciężarówki możesz. Nie, to by się zmarnowało. Nie, nie, to w domku będzie stało. Dobra. Dziękujemy, Kamil. Jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. No. Lecimy, dzięki. Dorotka. Pa, pa. To papa. Pa. Cześć. Pa, kochane. Szymek żegna wujka. Jeszcze z Anią i z Nadią też jeszcze raz. Trzymajcie się. I Nadia jeszcze, chodź. Chodźcie, czekaj, tutaj. Ja ci siła. To pa, pa. Dobra. Uciekamy. Hej. Hej, pa, pa. Bartek zawraca, bo oczywiście wyjazd jest w tamtą stronę, jak pamiętacie. Pa, pa. Hej. Na razie. Bartek z Dorotką już pojechali, serdeczne pozdrowienia. A ja właśnie obiecałem wam, że coś dogramy do tego vloga. I tak myślałem, co wam tutaj pokazać, ale przypomniało mi się, że przyszła ta drabina teleskopowa, którą właśnie Szymek ciągnie na trawę i będziemy ją rozpakowywać. Zobaczymy, czym różni się taka za 200 zł drabina od takiej za 720. Więc chodź, Szymek, otwieramy. Kasia już otworzyła, bo fakturę wyciągnęła. No, i jak widzicie, różni się tym, że jest bardzo mała. Może nie taka mała, ale mniejsza od tamtej. Chodźcie, idziemy porównać. Szymek już wchodzi na drabinę. I co, porównamy ją. Zobaczcie, ta jest takich wymiarów, czyli szerokością nie ustępuje. Dobra, ściągamy Szymusia, chodź. Dobra, porównamy z tej strony. Czyli jak widzicie, jest szerokością taka sama. Troszeczkę jest tutaj chudsza, że tak powiem, ale minimalnie. Dobra, rozkładamy ją i zobaczymy, na jaką wysokość się wysunie. Tutaj są rzepy, a tam był taki spinacz. Dobra, i rozkładamy. O, jaka fajna. I gotowe. No i powiem wam, że tą rozłożyć jest bardzo prosto w porównaniu z tą czarną. Bo tą ciężko rozłożyć, bo tutaj się coś zacina po prostu w tym miejscu. No i musicie po kolei każdy element rozciągnąć, więc troszeczkę to trwa. Przy tej, jak widzieliście, poszło to bardzo łatwo. Tylko ta nie jest w kształcie litery A, dlatego jak będziemy opierać o przyczepę, to tam trzeba coś miękkiego podłożyć, żeby po prostu, no, nie popsuć sobie przyczepy. Także idę teraz po jakieś zabezpieczenie. No i co? Sięgniemy po wiaderko, które tam zostało. A jeśli chodzi o wysokość, to jak widzicie, sięga tam po prostu na styk, a drabina jest długości, już wam mówię, bo zapomniałem, długość drabiny 2,6 metra, czyli ta przyczepa ma 2,7 gdzieś, albo troszeczkę więcej, 2,8, także na styk ta drabina sięga, no ale właśnie chciałem taką nie za dużą, tylko żeby się oparła o krawędź. Słuchajcie, ta drabina w porównaniu z tamtą jest jak piórko. Pokażę wam, ile waży. Ona waży tylko 6,7 kg, a tamta waży 20 kg, więc ta na podróże bardziej się nadaje. I teraz, żeby oprzeć ją o przyczepę kempingową, pomyślałem, że wezmę od tej bramy. Takie tutaj zabezpieczenia są, coś takiego, tylko muszę rozciąć i stąd wyjmiemy. Mam nożyk. No jak widzicie, brama stoi. Na razie jej nie montujemy, bo tata pojechał w góry na feratę, także na razie poczekamy. Powiem wam, że my też już chcemy ruszyć za tydzień w podróż, więc ostatecznie ten płot i ta brama będzie zamontowana, jak my już będziemy w podróży. Więc nie zobaczę jej na żywo, a szkoda. No zobaczcie, to było tak przyklejone do tej folii, więc troszeczkę mi się to poszarpało, ale dobra, myślę, że starczy. Przykleimy to teraz. Dobra, moi drodzy, mamy naklejone, tak to wygląda. Także teraz możemy oprzeć o krawędź przyczepy. No powiem wam, że z tej strony jest za krótka, to dlatego, że no tutaj mamy taką skarpę i w ogóle przyczepa jest przechylona bardziej do przodu, więc może wejdę po te wiaderko z drugiej strony. Tutaj ją damy z przodu, powinna już być dobrze. O, idealnie, zobaczcie. Także 2,6 metra, myślę, że starczy. Dłuższa już będzie cięższa, więc może faktycznie taki wymiar starczy. Aha, akurat tutaj mam panel, ale może jakoś wejdziemy.
No i drabinka z góry, tak wygląda, także fajna. Dobra, Nadia też chce wejść na dach, ale jej nie pozwalam, bo za dużo tutaj nie można chodzić. Sami pisaliście, że odchodzenia już się zrobiły takie wgniotki, bo ta blacha jest naprawdę cieniutka. Dobra, biorę wiaderko, Nadia wchodzi. Nadinka, nie możesz wejść, a ja wypróbuję po prostu schodzenie, bo normalnie bym zszedł tamtą, bo jest lepiej, ale żeby przetestować, zejdę z tej. Także zobaczcie. Oczywiście jest to trochę wyczyn, na tamtej jest o wiele lepiej, ale schodzimy. Fajna drabinka, słuchajcie, na podróż idealna, także taka do prac domowych, taka na podróże. 6,7 kg, wystarczająca. I tak na tych podróżach może raz wejdę na dach, albo może dwa razy, także nie musi być lepsza. Dobra, wsadzę Nadię, wyjątkowo jeden raz. Dobra, a Ania, ty też tu weszłaś? Tak. Dobra, Nadinka, wchodź. Dobra, i teraz no, zrób tam krok. Dobra, i stój tutaj. Dobra, dziewczyny na dachu. Pozwoliłem im wyjątkowo. Fajnie? Przeżywają. Dobra, idziemy. Bo może się zarwać i wtedy wpadniecie do środka. No. Nadia jest tutaj. Dobra, schodzimy. Nie! Ucieknijmy tak. Niektóre kampery mają tutaj taki fajny taras wzmocniony, że można od dołu drabinką wychodzić. To by było fajne, nie? Nie, Ania, nie skacz! Nie możesz tańczyć na dachu. Dobra, idziemy. Ania schodzi, a ja jeszcze złożę tą drabinę, żeby zobaczyć, jak wygląda składanie. Tutaj też są jakieś przyciski, z tego co pamiętam. A, od dołu. Czyli tutaj... Czekajcie, obczajmy. A, bo ja ją w ogóle źle zrobiłem. To powinno być odwrotnie. Tutaj są takie blokady. A ja przykleiłem te ochraniacze właśnie z tej strony, a drabina powinna być tak, nie? Także odwrotnie, ale może uda się jeszcze przekręcić. Dobra, składamy. No i ta ostatnia część z ochraniaczami już się nie chowa oczywiście, bo się nie da jej zsunąć, ale chyba tak sobie zostawię, przecież nie będę za każdym razem przyklejał tego. Więc dobra, chowamy ją, testy wypadły pozytywnie, bierzemy ją na podróż. Słuchajcie, tak mi teraz przyszło na myśl, że możemy zrobić Bartkowi i Dorotce prezent ślubny, tylko oczywiście taki nie kosztowy, nikogo to nie będzie kosztować, ale pomyślałem, że Bartkowi możemy po prostu wejść na kanał i zrobić subskrypcję, także on na pewno się ucieszy, kiedy zobaczy dodatkowe subskrypcje, na przykład 100 dodatkowych albo 1000, nie wiem ile osób zechce to zrobić, ale myślę, że taki prezent ślubny możemy Bartkowi na kanale zrobić, że po prostu te subskrypcje mu tam wyskoczą w te kilka godzin, więc jeżeli lubicie Bartka, nikogo nie zmuszam, od razu mówię, ale jeżeli lubicie Bartka, a nie subskrybujecie, to możecie tam mu zostawić subskrypcję, na pewno będzie się cieszył, no, z tego przyrostu, także ja już go subskrybuję, więc nie mogę, chyba, że dam suba z konta Kasi, ale po prostu to raczej nie ma sensu, bo on wie, że ja subskrybuję, ale jeżeli chcecie zrobić mu taki prezent, to zachęcam. Dobrze, a ja idę jeszcze naprawić sobie laptopa. Zaraz wam powiem, co mi się stało. No, a stało mi się to, że klawiatura mi się popsuła. Tutaj mi nie działa spacja i nie działa mi alt, więc jak montuję film, a najczęściej korzystam właśnie z altu i ze spacji, bo tutaj puszczam film, zatrzymuję, więc mi się te dwa klawisze wyrobiły. I w tym celu kupiłem sobie nową klawiaturę. Tak ona wygląda. No i postaram się ją wymienić, bo niestety nie da się tutaj wymienić pojedynczych przycisków. Trzeba kupić całą klawiaturę. Także wyciągamy. Ta klawiatura jest idealnie do tego modelu laptopa, więc jeżeli chcecie kupić, to musicie kupić taką, jaką macie w laptopie, bo inna nie będzie pasować. Tutaj po prostu jest taka taśma i tą taśmę wpinamy gdzieś tam w zaczep, no i powinno wszystko działać, ale jeszcze tego nie robiłem, więc zobaczymy, czy nie popsuję sobie laptopa. A jak was interesuje, ile taka klawiatura kosztuje, to zobaczcie, to jest klawiatura Dell Inspiron 17 cali, czyli to jest mój komputer, no i ona kosztuje 98 zł. No i plus wymiana, nie? Ja próbuję sam wymienić, więc mnie to nic nie będzie kosztować, tylko trochę czasu. No i zobaczymy. Robimy, chodźcie. Słuchajcie, ja tutaj rozkręcam laptopa, a Kasia przyszła i mówi, że Nadia zdała do drugiej klasy. Także przyszły właśnie dokumenty, świadectwo. No, jest świadectwo, tak. Pierwsze świadectwo Nadii. No, czyli jest opisowe, nie? W drugiej klasie, tak. Jest opisowe, bo tutaj nie ma ocen, no, tylko jest opis. Opisowe. No i przyszła też decyzja od pana dyrektora, zezwolił na pójście Ani do pierwszej klasy, bo jako sześciolatka. Jako sześciolatka, bo Ania idzie o rok wcześniej do szkoły. Tak. Także mamy decyzję. Ania jest styczniowa, więc no, u mnie to samo co Nadia, bo uczymy razem, więc... No, bardzo są mentalnie zbliżone, no. Więc Ania wykazuje takie zdolności, więc postanowiliśmy ją wcześniej posłać. Miała badania u psychologa, pedagoga i jest wyrażona zgoda, dyrektor się zgodził, więc zaczynamy z Anią. No, bo tak to
by były 2 lata różnicy. Także Ania by poszła do pierwszej, a Nadia do trzeciej. A tak to mają rocznikowo jedna po drugiej. Także fajnie. Piąteczka Kasia. Kasia to wszystko załatwia z tą szkołę, także jestem z niej dumny. Tutaj zobaczcie, co Szymek dostał od Bartka. Co to jest, Szymek? Ciężarówka z wanną. Z wanną, na piasek. Także Szymek ją teraz zabiera do piaskownicy. Masz, Szymek? Oj, rozszczepił ci się zestaw. Tata, no bo to jest odszczepione na przyczepa. Tutaj się bawią. O, gdzie lecisz moim kurczaczkiem? Teraz dzieci idą do piaskownicy. Z moją kureczką? Pięknie. Powiem wam, że już wiem, dlaczego te kury się nazywają zielononóżki, bo one mają normalnie zielone nogi. Kurka, pokaż nogi. Normalnie są zielone. A dziewczynki dostały takie fajne rzeczy. Tutaj Ania dostała koraliki. Może z tego robić właśnie takie piękne naszyjniki. Już właśnie sobie zrobiła. A to jest taka fajna gra. I polega ona na tym, że trzeba wziąć kuleczkę na pałeczkę i usadowić ją na tych kuleczkach. I komu to się wszystko rozsypie, ten przegrywa. No jest kolejka. 4 osoby mogą grać. 1, 2, 3, 4. No i tymi pałeczkami właśnie się nakłada. Świetna gra. Będziemy grać. Dobra, odkręciłem, ale powiem wam, że to chyba nie będzie takie łatwe, bo klawiatura jest pod płytą główną, więc teraz muszę płytę główną jeszcze odkręcić albo jakoś tam się dostać. No i nie widzę tego, ale dobra, może dam radę. Odkręciłem baterię i powiem wam, że chyba na tym etapie się poddaję, ponieważ tu jest tyle jakichś tasiemek, jakichś kabelków, a ja mam bardzo ważne informacje na tym laptopie, więc jeżeli coś tutaj popsuję, źle potem poskładam, no to po prostu to wszystko stracę i popsuję tego laptopa, więc poddaję się, zawiozę go do serwisu, niech oni to zrobią. Klawiaturę już mam, więc myślę, że długo nie będę musiał czekać. Dobra, poddaję się. No chyba, że znajdę jakiś filmik w internecie, jak wymienić tą klawiaturę, wtedy będzie mi łatwiej. Ale powiem wam, że nie mam za bardzo czasu, bo przed tą podróżą mam tyle rzeczy do zrobienia, tyle do wyczyszczenia, spakowania, poukładania, poszukania, że to jest naprawdę przerażające. Także ja idę się pakować na tą podróż, już za tydzień chcieliśmy wyjechać. No ale widzicie, wszystko się sypie, trzeba naprawiać, no i tak bywa. Dobra, ja się z wami żegnam, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.